Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dziś mam gościa specjalnego Aleksa, która w ogóle nie rozumie polskiego, także mogę dzisiaj mówić, co mi tylko ślina na język przyniesie, a ona i tak nie zrozumie. Right, Aleksa? Da. O, oh, come on! Dzisiaj będziemy przygotowywać razem z Aleksą wegańską wersję pierogów ruskich i mam nadzieję, że dźwięk będzie w miarę ok, dlatego że zapomniałam wziąć... Did you just shake your head? I'm just agreeing, I'm just being a good co-host. Okay, like, perfect. Like, yeah. Dziś robimy świąteczne gotowanie, oczywiście przygotowujemy polskie danie na początek. W ogóle strasznie mi się podoba nóż, którym Aleksa kroi ziemniaki. Dzisiaj robimy pierogi ruskie, tylko w opcji wegańskiej, dlatego że zamiast sera białego będziemy używać tofu. I pokażę wam, jak to przygotować, tylko zaczynamy dość niestandardowo, dlatego że nie mamy obieraczki niestety. To znaczy, ja mam dwie, ale akurat no, Aleksa nie ma ani jednej, dlatego musimy się posiłkować nożami i robić to w stylu takim oldschoolowym. Ale myślę, że całkiem nieźle nam idzie. Mamy już prawie sześć dużych ziemniaków. I będę dzisiaj właśnie trochę nagrywać z naszego gotowania. Zrobimy trochę przebitek i mam nadzieję, że te pierogi wyjdą ładnie. Wiecie co, robiłam je? Robiłam takie same pierogi 3 dni temu i 4 dni temu i wyszły naprawdę super. Ale mam takie wrażenie, że dzisiaj akurat jak będę nagrywać odcinek, to wyjdą mi jakieś takie do dupy trochę, no zobaczymy, czy się uda i czy będzie bez wstydu dzisiaj, czy nie. Dajcie mi znać w komentarzach, kto z was sam robi w domu pierogi. Have you ever done pierogi by yourself? Not by myself, but ooh, exciting. We have a large population of Polish people in Cleveland. Yay! Like, what we're known for is drunk Polish girls. So, are they literally. Hot? Of course, they're Polish. Of course. So, we had a lot of pierogi making classes. Nice. My mom and my aunt went to them, and then they taught us how to make pierogies. Do you remember what was the filling? I think it was sauerkraut in the one, and then they did like potato and cheese in the other. Right, so the potato and cheese is pretty much what we're doing today, but we're replacing cheese with tofu. And the sauerkraut, do you remember it was with mushrooms? No, just sauerkraut. Oh, because normally we use sauerkraut with mushrooms as well. Nope, yeah, they just did sauerkraut in it. So hopefully it's good today. I think it'll be good. Yay, excited to get fed. No. Oh my god, finally. Already. Taki długi wstęp był, bo nagrywałyśmy razem, ale pierwsza rzecz, którą musicie przygotować, to trzeba ugotować ziemniaki. No i ja od razu ziemniaki pocięłam sobie na mniejsze kawałki, dlatego że wiecie, im mniejsze kawałki, tym szybciej się ugotują. Dodajcie trochę soli do wody, ale w ogóle się nie martwcie, jeżeli woda będzie za mało posolona, dlatego że ten farsz będziemy przygotowywać na zimno, także w ogóle będzie można dodać więcej soli. Lepiej jest dodać więcej soli niż przesadzić na początku, bo odjąć będzie zdecydowanie ciężej. No i moje ziemniaki już się gotują. Ogólnie to po prostu ugotujcie do takiego momentu, aż będą miękkie, co tutaj dużo mówić. Jak się wam przygotują trochę te ziemniaki, to też w zasadzie nie ma znaczenia. Najważniejsze, żeby one nie były surowe, dlatego że no wiecie, później pierogi wrzucamy tylko na chwilę do wody. I jeżeli okaże się tak, że ziemniaki będą surowe w tych pierogach, no to będzie lipa, co tutaj dużo mówić. Jak ziemniaki będą się gotować, to zabierzcie się za cebulę. W ogóle wam nie mówię o proporcjach. Napiszę wam, jakie ilości konkretnych składników trzeba przygotować w opisie tego filmu. Postaram się, przygotuję wam po prostu taki spis, taką listę i tam będziecie mieli ilość wszystkiego. Natomiast ja robię zazwyczaj na oko, także jak gotują się ziemniaki, to teraz trzeba obrać cebulę. Ja akurat cebul miałam 5, dlatego że ja bardzo lubię cebulkę taką podsmażoną. No i oczywiście trzeba ją pociąć. Ja radzę pociąć na malutkie kawałki, więc ta cebula, którą ja pocięłam, ja ją jeszcze przeszatkuję, bo mam taki dość spory nóż, więc po prostu wiecie, przejadę po tych kawałkach, żeby one były trochę mniejsze. No i przechodzimy do kolejnego kroku. Kolejnym krokiem będzie podsmażenie cebulki na patelni. I teraz możecie użyć jakiegokolwiek chcecie tłuszczu. Ja prawdopodobnie będę używać dziś oliwy z oliwek i cebulka powinna się po prostu zeszklić. Jeżeli trochę się przypali, to też się nic takiego strasznego nie stanie, ale jednak postarajcie się zdjąć ją z gazu, jeżeli już po prostu w tym momencie, jak będzie całkowicie zeszklona. Trzeci składnik, który będzie nam potrzebny dzisiaj, to będzie tofu. W Polsce też jest łatwo dostać tofu, także nie powinno być problemu. Pamiętajcie o tym, że weźcie sobie takie tofu, które wam najbardziej pasuje. Ja na przykład nie lubię gotować z tak zwanym silky tofu, bo nie odpowiada mi za bardzo konsystencja.
I jeżeli chcielibyście takie tofu najbardziej zbliżone do serka, to wydaje mi się, że to takie twarde tofu powinno być najlepsze. I przygotowanie teraz jest bardzo łatwe. Najpierw możecie wrzucić do dużej miski ziemniaki i je rozgnieść. Jeżeli macie taką specjalną praskę do ziemniaków, no to macie ułatwione zadanie. Ja takiej praski nie mam, ale trudno, poradzę sobie widelcem, nie ma żadnej tragedii. Kiedy ziemniaki będą rozgniecione, to ja dodaję do tego tofu i również rozgniatam, rozgniatam, rozgniatam. W tym momencie dodaję sól i dodaję pieprz. Czasami dodaję jeszcze kilka innych przypraw, ale teraz zrobię taką wersję bardzo, bardzo klasyczną. Jeżeli macie ochotę, to można oczywiście eksperymentować. Po tym, jak już mamy ziemniaki oraz cebulę doprawioną solą i pieprzem, to dodajemy cebulkę, która już wcześniej się zeszkliła i mieszamy to wszystko razem. Słuchajcie, wszystkie składniki są jadalne, są w takiej postaci, że można je jeść, także próbujcie jak najwięcej. Im więcej spróbujecie, im lepiej doprawicie, tym będzie lepsze to nadzienie nasze pierogowe. Miałyśmy założyć nasze czapeczki. We forgot to put our hats earlier. Mine is so big. Are we styled like nicely? No, I kind of like it to have it. Well, that's the only way it's going. Yay! So our friend Carlos got us those Santa hats. And they're supposed to light up, but we can't figure out how to make them light up. Oh, no, I think I know. Okay, there's something to pull out. Yes! Oh my god! Yes! What? I have so to smart. To me! Okay, where's yours? Here. Oh, sorry. Yeah. Can I just... Okay, this part. And there is like a paper thing you gotta pull out. Oh my god, you yank and yes. Yes. Yes! Oh my god! What if it doesn't light up for tomorrow now? How do we fix it? Is it just light up forever now? Yes. Until the battery dies? Okay, so this is tomorrow. We're gonna do, how do you call it, like SantaCon? It's like a bar crawl. Do you guys have bar crawls in Poland? Yeah, I don't think anyone will understand it, but it's pretty much like bar hopping. Yeah. Right? But it's a set, you go to like, everyone goes to the same bars. Right, so it's organized. We start at 1 p.m. wearing like those hats probably and just like cute outfits. I'm gonna have like red gloves. And they do a surf competition before it, where people are in their Santa hats. Very yeah. Bali Christmas. So we are definitely not taking a part in this one. I mean... the surfing one. If I have enough drinks beforehand. We're gonna wear it tomorrow as well. Hopefully the lights are still on. Probably not, but... it was worth it for you guys. Hell yeah. Tell us in the comments below, how do you like our hats? Anyways, our filling is like almost ready and we're gonna start doing the dough and get dirty. Farsz już jest gotowy, zobaczcie, nam wyszło naprawdę bardzo, bardzo dużo. Co ciekawe, ja też teraz do smaku dodam trochę więcej cebuli. Aleksa właśnie pojechała kupić dwie główki cebuli, żeby to wszystko jeszcze naprawić, żeby to było po prostu lepsze. Tak jak wam mówiłam, testujcie farsz cały czas na bieżąco. To już można jeść, bo ten farsz jest całkowicie jadalny. I teraz przechodzimy do ciasta. Ciasto nie jest aż tak skomplikowane, jak mogłoby się wam wydawać. Składników mamy bardzo mało. Mamy mąkę. I oczywiście wszystko wam opiszę dokładnie w opisie filmu. Napiszę, jaki typ mąki. Natomiast ja wam powiem szczerze, że w Indonezji, niestety na Bali, nie mamy rozpisanych różnych typów mąki. Tak jak w Polsce są jakieś tam 480 czy 180 jakieś numerki, tutaj w ogóle numerków nie ma i tak mi wychodzą. Także ja teraz w filmie opowiem bez szczegółów, natomiast jeżeli chcecie zobaczyć szczegóły, to zajrzyjcie do opisu filmów. Będzie nam dziś potrzebna mąka, będzie potrzebna ciepła woda i będzie potrzebna sól oraz trochę oleju. I teraz niesamowicie ważna rzecz, bo dużej ilości z nas, mi się wydaje, że ja też wcześniej miałam problemy z lepieniem pierogów, dlatego, że nie korzystałam z gorącej wody. Także pamiętajcie, że woda musi być gorąca, a w najgorszym przypadku chociaż letnia. I teraz przepis na około 50 pierogów, czyli musicie wziąć 500 g mąki pszennej, do tego jedna łyżeczka oleju, jedna łyżeczka soli i 280 ml ciepłej wody. Taka standardowa szklanka to jest mniej więcej 250 ml, tak żeby łatwiej wam się przeliczało to wszystko. I teraz dodajemy najpierw suche składniki, czyli wsypujemy mąkę do jakiejś dużej miski, do jakiegoś dużego pojemnika. Później dodajemy sól i mieszamy dokładnie te suche składniki, po czym dodajemy wodę. I na
koniec dodajemy olej. I teraz ważną sprawą jest to, żeby odpowiednio to ciasto wyrobić. To w ogóle są wszystkie składniki, także naprawdę to jest bułka z masłem, tylko ja polecam ciasto wyrabiać przynajmniej 10 minut, a do tej pory jak robiłam pierogi, to najlepsze ciasto mi wyszło, kiedy wyrabiałam 15 minut. To jest dobry workout, to jest dobre ćwiczenie, także słuchajcie, wyrabiajcie to ciasto bardzo długo, dlatego że pierogi są dość tuczące, więc jak już i tak się boicie, że zjecie za dużo kalorii, to przynajmniej możecie trochę spalić podczas gotowania. Zawsze są jakieś plusy, prawda? No i później jak już ciasto będzie wyrobione, moja mama poleca, żeby je odstawić na jakieś 10 minut, żeby sobie odsapnęło, żeby sobie odpoczęło i wtedy ciasto powinno być elastyczne. Później musimy wyrobić to ciasto, wyrobić, rozwałkować i ja będę wałkowała butelkami, dlatego że nie mam wałka. To są takie przepisy trochę studenckie, ale słuchajcie, nawet bez odpowiedniego ekwipunku do gotowania można wyczarować cuda. Ja na blacie rozsypuję trochę mąki, to jest bardzo ważne, dlatego że nie chcemy, żeby ciasto przykleiło się do blata kuchennego, bo też jest tak, że będziemy to ciasto rozwałkowywać na bardzo, bardzo cieniutkie. A więc jeżeli będziemy tak rozwałkowywać, to może być taka, no, może być taka ewentualność, jest takie zagrożenie, że to ciasto nam się przyklei do blatu. Jak będziemy chcieli je podnieść, to się całe rozerwie, bo będzie cieniutkie, także nie ma co ryzykować, ale ja osobiście radziłabym Wam ciasta nie przekładać z obu stron, to znaczy zróbcie tak, żeby Wasze ciasto tylko z jednej strony dotykało mąki, nie z obu, dlatego że jedna strona powinna być taka bardziej, taka, która się klei lepiej. Także rozwałkowujemy ciasto, postarajcie się, żeby to ciasto było jak najcieńsze, jak się tylko da. Ja mam taką niestety tendencję do tego, że moje ciasto jest grubsze niż ja bym chciała, no ale i tak to jest jadalne, ale wiecie, im cieńsze to ciasto, tym lepsze jednak. Jak już rozwałkujecie ciasto, to oczywiście standardowym, domowym sposobem jest to, żeby wziąć jakąś dużą szklankę i odrysowujemy, wycinamy kółeczka z naszego ciasta. Kółeczka powinny być jak najbliżej siebie, żeby jak najmniej ciasta zmarnować. Natomiast te skrawki, które nam pozostaną, i tak później jeszcze możemy kolejny raz wykorzystać, dlatego że ja te skrawki zabieram i rozwałkowuję je drugi raz później. Jeszcze kilka pierogów z takich skrawków wyjdzie. No i teraz najtrudniejsza część, czyli lepienie. Ja tutaj nie mam dla Was żadnych porad, natomiast słuchajcie, nie jestem jakimś mistrzem. Ja robię tak, że biorę sobie na dłoń moje te takie wykrojone kółeczka i leciutko zaginam dłoń, tak żeby zrobił się taki dołeczek. I tam pakuję jak najwięcej farszu, jak się da. I lepienie pierogów zaczynam z boku, to znaczy od samego brzegu. I jak dochodzę mniej więcej do środka, to wtedy palcem albo jakąś łyżeczką dopycham ten farsz do tego rogu, który już zamknęłam. I wtedy mam więcej miejsca i domykam. I teraz ostatnio odkryłam naprawdę fajny sposób na lepienie. I to jest taki sposób, że domykam te brzegi pierogów widelcem. Słuchajcie, po prostu tak łatwe, banalne, tak łatwy, banalny pomysł, a sprawdza się rewelacyjnie. No i lepimy te pierogi, wiecie, to jest najbardziej czasochłonne zajęcie, dlatego my z Aleksą posiłkujemy się winkiem, żeby sobie troszeczkę to gotowanie urozmaicić. I w międzyczasie, jak już zobaczycie, że mało pierogów zostało Wam do ulepienia, można nastawić wodę. Można wstawić wodę na gaz. Ja polecam dolać troszeczkę oleju do wody, tak żeby nasze pierogi nam się nie skleiły, trochę soli, nie za dużo, dlatego że mamy już sól i w farszu, i mamy w cieście. Czekamy, aż woda zacznie wrzeć. W zależności od tego, jak duży jest Wasz garnek, to wrzućcie kilka pierogów, tak żeby one swobodnie mogły pływać. Jeżeli ten garnek jest bardzo duży, to możecie wrzucić więcej. Natomiast najważniejsze jest to, żeby te pierogi swobodnie mogły się obracać i żeby nie były takie ściśnięte na maksa. Przemieszajcie kilka razy od razu, jak wrzucicie te pierogi, i teraz czekamy. Jak pierogi wypłyną na wierzch, to zaczekajmy. Ja tak zazwyczaj czekam kilkanaście sekund, maks do pół minuty, i wtedy zawsze tak moja mama mi mówiła, że wtedy wiadomo, że one są ugotowane, i wyciągam. I w zasadzie pierogi są już gotowe do zjedzenia. Hey, did you get stuck now? Whoever it is keeps hanging up, but he can't hide forever. Did you get stuck here? It's pulled up a little bit. Listen up. There you go. I just want to say thank you guys real much. It's so weird. Skończyłyśmy gotować. Zobaczcie, ile mamy pierogów. Policzyłam tak, no pi razy oko, to mamy 38 pierogów. Plus ten jeden taki grubas duży.
Cheers. I didn't tell you one thing. So I accidentally used vanilla. No. So I have vanilla that looks like salt in Bali. Vanilla's powdered. And we used a lot of vanilla in the pierogies. Right. Then we outdid it with onion, so. And I was just curious, like, why isn't it salty enough? I added so much salt. And all, at the same time, like, I smell vanilla. Mm-hmm. I still smell it a little bit, but it's fine. So we got ruskie pierogi with vanilla. Mmm. You smell it, but you can't taste it. Oh my god, the dough is nice. The dough is really good. It's good. Mmm. The dough is really good. I think we should fry it. We should fry it, but I enjoy the dough. Me too. So, check out this one. I'm just gonna say it in Polish, sorry. Zobaczcie, jakie cienkie ciasto. Mam nadzieję, że to widać. O, zobaczcie, jakie cieniutkie. Tego farszu jest tak dużo. The dough is so thin, right? Mm-hmm. So much filling, like some of the dumplings, it took us 5 minutes. Yeah. You can like pick out which one are 5 minutes one, they're massive. Yeah, some of them are like really fat, like with the filling. That's really good, Alexa. They're really, really good. Mm. Good job. Mm. Good pierogi maker. Hell yeah. So, we still have 2/3 of the filling left. Pretty much, oh, right? Oh my god, we have so much filling left. Mm-hmm. Like, we have another 8 hours of pierogi making to do, at the least. At the least, so that's what we're gonna do tomorrow or the day after. No, not tomorrow. Tomorrow we have bar hopping. I know, tomorrow. What do you call it? Bar crawl. Bar crawl. It's a bar crawl. You crawl from bar to bar because as you drink more. Oh yeah, you crawl. Czyli tak jakby się czołgasz. In Polish, crawl, I think it's czołgasz. Czołgasz. It's kind of like what the army people do, right? Yeah, the. Yeah. Day after tomorrow, right? Let's cook some more. Yes. Okay, so we're just gonna end it here. Mm-hmm. So we can enjoy our pierogi. Well, cheers. Cheers. Dajcie znać w komentarzach, czy wy również przygotowujecie sami jakieś dania, które są bardziej skomplikowane. Ja wam powiem szczerze, że zazwyczaj lepienie pierogów zajmowało mi tyle czasu, że kilka razy się popłakałam. Także ciekawa jestem, co wy przygotowujecie, czy macie jakieś takie tradycyjne dania. To kochani, wszystkiego najlepszego, wesołych świąt. Dzięki kochani, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że ten przepis wam się przyda. Mam nadzieję, że trochę uda mi się was zainspirować. Dajcie też znać, czy kiedyś robiliście wegańską wersję pierogów ruskich, bo jestem bardzo ciekawa. Jeżeli tak, to jak wam smakowało, czy czujecie jakąś wielką różnicę, bo według mnie nie ma jakiejś wielkiej różnicy. No poza tym, że dodałam wanilię tutaj do pierogów, no ale takie rzeczy się zdarzają. Życzę wam miłego dnia, do zobaczenia w następnym odcinku i bye bye! We didn't do the thumbnail with flour. Do you want to? Okay, no. Teraz słuchajcie, przygotowujemy miniaturkę. We're just preparing the thumbnail. Jest taki pomysł, żeby właśnie umazać się. Thank you. Now it's my turn, wait. I'm gonna make... I'm trying to blow it off. You have to do a little bit right there. The dot. There we go, oh my god. Yes. It's like the opposite of bronzer. Yes. It's my contact lens. No to tak, przygotowujemy teraz miniaturkę na kanał na YouTube. Are you shaking? You? I was. Should we just like hold plates or something? Mm-hmm. How do we... that's not as looking. This one is better. What do you say? Yeah, and then I could do maybe like a... Should I feed you and you feed me? No, that's too much. Maybe like a to your nose. Like okay, what? Yeah. Wait, the penis? Not... Yeah, I think it's cute. I don't know if I had pierogies in it though. Well, I hope this is... Oh, we are spilling something. I hope this is the best thumbnail I've ever had on my channel. Woo!